Dobra, gram w Minecrafta już od bardzo długiego czasu, ale nigdy nie sprawdziłem tak naprawdę, jak dobrze znam tą grę. Siemanek dla wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson. Jesteśmy dzisiaj nie w Minecraft, o dziwo, nie w Minecraft, a tak by się zapowiadało, że tak zapowiem. Słuchajcie, postanowiłem dzisiaj zrobić coś innego niż Minecraft. Oczywiście jeszcze nie widzicie co. Dziś jesteśmy na quizach, ale tylko i wyłącznie Minecraftowych. Wpisałem Minecraft i zobaczyłem, co mi wyszło po prostu. I któryś z tych quizów po prostu przechodzimy, zobaczymy, jak dobrze znam Minecrafta. Przepraszam w ogóle za mój fryz, ale to jest w ogóle... To żyje swoim życiem, to w ogóle nie ma co na to w ogóle patrzeć. Nieważne. W każdym razie, zanim rozpoczniemy te, prawda, super quizy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków. Właśnie tu mi jakiś włos wypadł, nieważne. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, jakichś samych quizów, kurde, czy z jakiś inny temat. Jeżeli chcecie jakiś inny temat tych quizów, to koniecznie napiszcie w komentarzu i sobie poprzechodzimy. Ja wiem, że quizy były popularne dawno, ale czemu by nie zrobić tego teraz też, w momencie, kiedy jest okazja, prawda, kiedy... muszę nagrać filmy na zapas, nie wiem co, więc nagrywam same quizy. Przejdźmy może do samych quizów. Mamy tak, nigdy przenigdy. To mnie w sumie interesuje. Dobra, robimy nigdy przenigdy. Nigdy przenigdy nie zginąłem w lawie. Zrobiłem to zdecydowanie. 81% osób zginęło w lawie. Czemu mnie to nie dziwi? Nieważne, lećmy dalej. Nigdy przenigdy nie grałem w Bedwars. No... zrobiłem to, grałem w Bedwarsy, zazwyczaj na Hypixelu, ale tam dostałem bana, więc w sumie to nawet nie wiem za co. Ale dostałem, więc już nie mogę niestety tam przechodzić. Tak swoją drogą, to fajne, mam świąteczny klimat w pokoju, dzięki. Nigdy przenigdy nie rozwścieczyłem pszczół. No zrobiłem to, no z ciekawości uderzyłem jakąś, no kurczę, ale ja wszystko zrobiłem już chyba w tym Minecrafcie. Nie wiem, jeżeli będzie tu chociaż jedna rzecz, której nie zrobiłem, to będę naprawdę w wielkim szoku. Nigdy przenigdy nie pokonałem smoka. No, zrobiłem to. Kilkakrotnie nawet, ale to jakieś osiągnięcie duże nie jest. Nigdy przy nigdy nie zabiłem golema. No zabiłem, no. Przecież to jest jakiś straszny, nie wiem. Nigdy przy nigdy nie spotkałem szkieleta jadącego na pająku. No, spotkałem. Nigdy przy nigdy nie grałem na serwerach UHC. Nie grałem, naprawdę. Zawsze jak grałem na jakichś serwerach, to były serwery typu, nie wiem, Jasiemce, gdzie sobie grałem po prostu Skywarsy i tak dalej, i więc mega koks. Pierwsza rzecz, której nie robiłem. Nigdy przy nigdy nie miałem Minecraftowej dziewczyny. Chłopaka. Jakby ktoś robił tego quiza, wiedząc, co nagrywam. No miałem milki, no. O, jestem w mniejszości. Ej, to ciekawe, a tu byłem w mniejszości? Nie, tu byłem w większości. Dobra, okej. Nigdy przy nigdy nie miałem zbroi z Netherite'u. No, takiej, żebym zdobył ją sam, nie miałem. Ale takiej, że sobie wziąłem z game moda, miałem. Więc dobra, załóżmy, że chodziło o survival, więc nie miałem po prostu. Bardzo porówno są ludzie rozłożeni. To jest zresztą nowy update też, 1.16, on niedawno wyszedł, więc... więc miałem prawo, prawda, nie mieć tego nigdy. Dobra, dalej. Nigdy przy nigdy nie używałem X-Ray'a. Na serwerach nie. Jeżeli była jakaś rywalizacja, gdzie ktoś inny nie używał, to ja też nie używałem, ale tak dla siebie, dla fanu, użyłem. O, jestem w mniejszości, jak miło. Nigdy przy nigdy nie używałem kilaury. To prawda. Nigdy przy nigdy nie używałem. Nie zrobiłem tego, nie używałem. Jestem w większości, okej, no to spoko. Nigdy przy nigdy nie zjadłem zepsutego mięsa. Zrobiłem to zdecydowanie tu nie raz, jak trzeba było ratować swoją dupę, bo było mało serduszek. Dobra, więcej pytań znajdziesz w naszej aplikacji. Okej, i w sumie co mi z tego wyszło? Nic, w sumie po prostu rozwiązaliśmy quiz. Super. Dobra, idźmy dalej. Poszukajmy może jakiegoś innego quizu. Teraz może wielki test wiedzy o Minecraft. Zobaczmy, co wiemy. Na początek coś prostego. Która z poniższych dat to data powstania Minecrafta? Coś prostego? Czy to jest proste? Minecraft jest dosyć starą grą. Aczkolwiek ja w nią zagrałem pierwszy raz raczej więcej niż 2009 rok. Ale czy to były początki Minecrafta? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nie wiem, wydaje mi się, że Minecraft 2007, 2009 naprawdę? Dobra, tego miałem prawo nie wiedzieć, przysięgam, nie wiedziałem, nigdy się tym nie interesowałem, ale dobrze wiedzieć, 17 maja 2009 rok to jest dzień powstania Minecrafta, dzień wydania tak naprawdę, okej. Ale prace trwały na pewno z 2 lata, więc w sumie miałem racji trochę. Dobra, lećmy dalej. Czy pierwotny creeper miał być w grze? Skoro jest to pytanie... to domyślam się, że nie.
Okej, okay, ale ciekawe czemu. Prawdopodobnie był to model jakiegoś innego moba, który po prostu miał wyjść, a skończyli na tym i uznali, ty, super creeper, może być. Ciekawe, co by było, gdyby jednak go skończyli. Jeżeli taka była fabuła, że tak powiem, jego powstania. Nie wiem, nie interesuje mnie, znaczy interesuje mnie to, ale nie interesowałem się tym. Dobra, lećmy dalej. Jaką nazwę nosi wersja 1.16? No, Nether Update, no, to nawet widać tutaj, że jest updateowany Nether zdecydowanie, dobra, ale nie wiedziałem, że to jest nazwa jego, w sensie, że to, że w 1.16 po prostu update był Netheru, ale żeby to była jego nazwa, nie spotkałem się z tym, nieważne. W której wersji Minecrafta zostały dodane słonie? W żadnej, nie było, nie ma takiego moba, żadna odpowiedź nie jest poprawna. Znaczy, mob taki jest, tylko nie w żadnej wersji po prostu, więc... Ale jest modyfikacja do słonia, dlatego jest taki mob, z tym, że nie ma... Dobra, mogłem się domyśleć, że taka będzie odpowiedź, nieważne. Ile jest kolorów wełny w Minecrafcie? O Boże, nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze są liczby tak po kolei. Ajajaj, strzelam, że 17, 16, o. Czyli 17, bo nie uwzględnili tej kolorowej, co zmienia nick, znaczy co jak się zmieni jej nick, to ona zmienia kolory. Jeb podłoga, więc... Miałem rację. Ile jest biomów w Netherze? Nie pamiętam ich po nazwie, ale na pewno jest więcej niż 2. Nie ma więcej, więc wydaje mi się, że 4. Dobrze wiedziałem, wiedziałem to od razu, tego was trollowałem. Ile ogólnie jest biomów w Minecrafcie? Zależy której wersji. O kurde, jakie tu są liczby? Ja myślałem, że będziemy tu 7, 8, 54. Co jest grane? Dobra, na pewno nie tyle. 18, 69 biomów w Minecraft. Naprawdę? Totalnie się nie spodziewałem tej odpowiedzi. Totalnie, naprawdę przysięgam. Co się stanie, kiedy creeper uderzy piorun? Creeper stanie się naładowany? To jest możliwe, naprawdę? Naprawdę? Nie, to jest niemożliwe. Ja to idę sprawdzić to w tym momencie. To nie może być prawda. Jeżeli faktycznie, to jestem w szoku. Naładowany creeper w Minecraft. Bez modyfikacji. To jest niemożliwe. Usłyszałbym o tym. Dobra, lećmy dalej, zanim mi się łączy Minecraft. Na którym poziomie możemy natknąć się na diamenty? 10. Do której wersji w Minecrafcie są może, to nie wiem. Dobra, wrócimy do tego zaraz, jak sprawdzimy ten... muszę to sprawdzić, więc dla mnie to jest to? To mi rozwaliło mózg. Przysięgam, w tym momencie to mi rozwaliło mózg. Jeżeli... Creeper może być naładowany, bo go uderzy piorun. To bardzo wiele zmienia. Stwórzmy sobie jakikolwiek świat. Włączmy sobie komendę oczywiście, bo przywołamy piorun. Nie będę czekał, aż go pierdyknie przecież. Tylko sobie, prawda, przywołamy, bo jest taka komenda, prawda? Mój mózg wie, że jest taka komenda. W sensie będzie mi musiał troszeczkę podpowiedzieć Minecraft, ponieważ ja jej nie pamiętam na pamięć, ale wiem, że taka jest i wiem, że mi podpowie. Więc dobra, zróbmy to. Oczywiście na sam początek walimy walimy sobie game mode creative. Bierzemy sobie, prawda, sympatycznego creepera. I teraz idziemy w jakieś miejsce, w którym będziemy mogli go pierdyknąć tak, żeby nic nie uderzyło po bokach. Albo wiem, jeszcze lepiej zróbmy. Zróbmy mu taką platformę. I teraz zróbmy ze szkła, prawda, na szybkości. Taki obudowanko, żeby on po prostu nigdzie nie mógł wyjść. Żeby po prostu był tutaj, prawda, bezpieczny. Tu. I tu sprawdzimy nasz... Tu będzie nasz test, uwaga, time, set, night, żeby to lepiej było widać. I okej, okay, stajemy na creeperze. Sum. I teraz tu, Minecraft. Light. Bolt, dobra, uwaga, to jest komenda, jakby ktoś nie wiedział, na piorun. I uwaga. To naprawdę działa! To naprawdę, co? Przysięgam, nie wiedziałem. Ja jestem ciekaw teraz, jaką on ma siłę rażenia. Chyba mocniejszą. Czekajcie, ja chcę sprawdzić, jak bardzo to tam wybuchło. Jak bardzo to wybuchło. No o wiele bardziej niż normalnie wybucha creeper. Przysięgam, czekajcie, zróbmy to tak teraz. Jest naładowane creepery. Ja to biorę na klatę. Czekajcie, idealnie nam się złożyło. Ja
Cię sunę, dobra, creative'em lecę tam od razu zobaczyć, jak to wygląda. Gdzie to jest? A teraz jakiś mniejszy ten wybuch był, wtedy był jakiś taki większy. Chociaż tu były dwa creepery, ale chyba tylko jeden zdążył wybuchnąć. Ale jakby nie było, działa, działa. Ty, ale fajnie. W ogóle można by było robić jakieś serie, w ogóle mity w Minecraft, czy coś działa, czy coś nie działa. To by mogło się na pewno trafić i byłbym w mega szoku. W ogóle pierwszy raz, rzadko kiedy widuję slime'y na tym biomie, ale oczywiście jak tworzę ten losowy świat, to oczywiście slime'y są zawsze. Wracając do naszego quizu. Różowe, znaczy kolorowe łóżka, od kiedy są w Minecrafcie? Wydaje mi się, że są od wersji 1.11. 1.12, okej. Okay. Znasz tę grę, ale brakuje ci paru informacji. To prawda, to prawda. Dobra, wróćmy jeszcze, ostatni quiz sobie walnijmy. Ostatni quiz. Który agresywny mob z Minecraft jest twoim alter... Ech, tego jestem fest ciekaw, naprawdę. Gdzie wolałbyś żyć? Wiecie co? W sumie... No tu, piękny las, lubię lasy. Jak opisują cię bliscy? O Boże. Zrównoważony chyba po prostu. Nie wiem, szczerze mówiąc, jest tu jedna pozytywna, czyli wrażliwy. Wybuchowy to już jest taka, że jest... No, wybuchowy raczej nie jestem. Nadpobudliwy też nie. Czy wredny? Nie mnie to oceniać. Przerażający? Mam nadzieję, że nie jestem. I zrównoważony wydaje mi się być takim poziomem zero, wiecie, że jest okej, okay, nie? Jak ja bym miał sam siebie opisać, dałbym wrażliwe, ale jako, że moi znajomi zrównoważony. Jak działa na ciebie słońce? Słońce mi nie przeszkadza, opalam się szybko i boleśnie, z całego serca nienawidzę słońca, staram się unikać promieni... Ja staram się unikać promieni słonecznych, raczej nie lubię słońca, nie lubię raczej przebywać na słońcu, bo jest mi gorąco i się poce. Nie lubię. Wybierz broń. Zdecydowanie łuk. Ja już wiem, że mi wybierzesz szkielet, to jest 100%. Czy nie uważają cię za głośnego? Moi rodzice tak, jak dremordę teraz, jak teraz na przykład, na pewno myślą, że jestem głośny, więc tak, zdarza się. Który fakt dotyczy ciebie? Często płaczę, wszyscy krzyczą na mój widok. Notorycznie czymś zrzucam. Zdarza mi się kraść? Jestem mściwy? Nic z tych rzeczy, co? Notorycznie czymś zrzucam. Zdarza mi się kraść. Jestem mściwy. Co to jest za quiz? Nie wiem, dam, że często płaczę. Przecież nie płaczę często, ale po prostu dajmy to, bo nie wiem, co mam innego dać. A jestem ciekaw, jakiego moba mi wybierze. Który z tych zawodów mógłbyś wykonywać? Snajper, chemik, ochroniarz. Chemik. Creeper? Super, rącko. Akurat dzisiaj wszystko się tak oparło na creeperach. O tym, że są naładowane po tym, jakie piorun uderzy. Teraz jestem moim alter ego, jest creeper, więc super, super fajnie. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej odcinków takich właśnie z quizów minecraftowych na same quizy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.